Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest mój zupełnie nowy program, w którym będę opowiadał o książkach. Wreszcie udało mi się znaleźć troszkę inny sposób niż to, co do tej pory miałem okazję prezentować w Minecrafcie. W tle obserwujecie grę, która nazywa się Deus Ex Human Revolution. To niewątpliwie, ten tytuł niewątpliwie jest wam znany. Czemu taki tytuł i czemu w ogóle taka forma przedstawiania książek? Zanim przejdę do rzeczy. Otóż od czasu do czasu siadam sobie przed swoją biblioteczką, a właściwie trudno tego nie robić, bo praktycznie w każdym miejscu pokoju stoją jakieś półki z moimi książkami. Przyglądam się tym lekturom i myślę sobie, kurczę, jest tyle fantastycznych tytułów, które powinny być zrealizowane jako gry, bo można by było uzyskać niesamowity klimat i niesamowitą opowieść, a jednak ludzie tego nie robią. A potem pomyślałem sobie, ale wiecie co? Od czasu do czasu obserwuję sobie te książki i mam wrażenie, że klimat z takiej książki już gdzieś widziałem. Już w jakiejś grze coś podobnego zostało zrealizowane. I wpadłem na taki pomysł, że przedstawię wam grę, właściwie zaprezentuję wam grę wizualnie i potem opowiem wam, w jaką książkę możecie się wyposażyć, żeby jeszcze raz poczuć klimat tej gry. Albo, jeżeli czytaliście książkę, to po jaką grę możecie sięgnąć, żeby poczuć jeszcze raz to samo, trochę w innej formie. Dzisiaj Deus Ex Human Revolution, jak wspomniałem na początku, a książka Richarda Morgana, zatytułowana Zmodyfikowany węgiel. Pozwólcie, że tutaj tak. To jest książka, którą obserwowałem na półkach sklepowych przez dosyć długi czas. Niepokoił mnie ten tytuł. Modyfikowany węgiel. Brzmiało tak skomplikowanie, trochę zbyt mądrze. Wiecie, ja jestem takim fanem sprzedawania dobrej, inteligentnej idei, kiedy ją jakby wrzuca się człowiekowi trochę ostrożnie, delikatnie, nie waląc prosto w twarz, okej, teraz jest coś mądrego, dowiesz się czegoś super fajnego, co cię bardzo wzbogaci. Ja lubię bardzo proste środki przekazu, bardzo proste na przykład dzieła filmowe, które gdzieś tam wśród takich zabawnych treści, czasami sensacyjnych, pełnych akcji, próbują przemycić coś mądrego. Dlatego ten tytuł mnie trochę przeraził, bo myślałem, że to jest bardzo ambitne dzieło. Okazało się, że nie. To przede wszystkim jest książka sensacyjna, pełna akcji, brutalna miejscami, science fiction. Akcja tej lektury dzieje się w XXVI wieku. W XXVI wieku, gdzie technologia bardzo mocno posunęła się do przodu, ale mimo to autor opisał ją tak, że ona sprawia wrażenie ogólnie dostępnej, a przede wszystkim jeden aspekt tej technologii buduje całą atmosferę tej książki, buduje cały świat. Otóż wymyślono implant, nazwany w tej książce stosem korowym. To jest implant, który gdzieś tu umieszcza się w okolicach głowy, w okolicach szyi, który przejmuje wszystkie nasze wspomnienia, który rejestruje, zapisuje. Przechodząc trochę do świata gier, to jest taki save game. Na bieżąco są zapisywane wszystkie nasze wspomnienia. Jeżeli nasze ciało zginie, jeżeli z jakiegoś powodu umrzemy, to ten implant może być odzyskany i przeniesiony do innego ciała. Co to oznacza? Oznacza to, że oto w XXVI wieku nieśmiertelność stała się normą. Oczywiście normą dla bogatych, których stać na nowe ciała, ale nieśmiertelność stała się czymś, co jest dostępne praktycznie dla każdego, kto wykaże się chęcią i determinacją do tego, żeby zdobyć coś takiego. Zwróćcie uwagę, jaką fenomenalną fabułę to może zbudować. Nagle to, co miała zaspokajać religia, zaspokoiła technologia. Ludzkość idzie niby w dobrym kierunku, ale z drugiej strony pojawiają się poważne problemy, bo oto ludzie, którzy są mocno wierzący, mają wrażenie, że ktoś chce skraść ich duszę, że oni po śmierci nie chcieli trafić do innego ciała, oni chcieli trafić do nieba, dostać nagrodę za to, jakimi fajnymi ludźmi byli tutaj. To oczywiście powoduje mnóstwo konfliktów społecznych, ale to nie wszystko, bo oto nagle część ludzi odkryła, okej, jestem nieśmiertelny, nie czeka mnie żadna kara za złe czyny, których dokonam na ziemi. Jeżeli jestem bogaty, jeżeli jestem zdeterminowany, mogę stać się nieśmiertelny, mogę robić co chcę na tej ziemi, nikt mnie nigdy nie ukarze, ponieważ mam kasę i mogę to pokryć. I oto nagle znaleźliśmy się w świecie, w którym spotykamy się z mnóstwem skrajności. I wśród tych skrajności bohater, emisariusz, to jest właściwie agent, który poważne problemy załatwia bardzo często przy użyciu broni. Brutalny, ale niezwykle skuteczny, przy okazji człowiek z bardzo silną osobowością. Trafia między konflikty przeróżnych ludzi, przeróżnych
grup społecznych nawet i rozwiązuje te problemy. Historia jest opisana niesamowicie ze względu takiego fabularnego, pełnego akcji, ale oprócz tego sprzedaje mnóstwo fantastycznych idei. Już sam ten pomysł nagle, że stajemy się nieśmiertelni i z czym to się wiąże, jest wybitny. A ta książka oprócz tego oferuje fantastyczną fabułę. Ona jest pełna akcji, jak powiedziałem, brutalności, od czasu do czasu strzelania, zastanawiania się nad różnymi poważnymi kwestiami i przy okazji erotyzmu, czasami takiego brutalnego erotyzmu, zahaczającego wręcz o pornografię, taką książkową pornografię. Muszę was ostrzec, chociaż wiem, że wiele osób na to zareaguje pozytywnie i tylko dla tego aspektu będzie gotowych kupić tą książkę, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, bo będą mieli okazję wzbogacić się o jeszcze inne fajne treści. Świetna książka, ona składa się, ten bohater pojawia się jeszcze przynajmniej w jednej albo w dwóch lekturach od tego autora, Richard Morgan. Tak czy inaczej, jakby wiążąc trochę książki i gry, jeżeli graliście w Deus Exa i podobał wam się ten tajemniczy klimat, trochę cyberpunkowy, trochę przyszłościowy, to ten klimat odnajdziecie w tej książce, w pewnym stopniu. Ten klimat możecie jakby poczuć jeszcze raz. I jak powiedziałem wcześniej, jeżeli czytaliście tą książkę, a nie widzieliście Deusa, to warto, bo będziecie mieli bardzo przyjemne wspomnienia i zobaczycie pewne powiązania. One są bardzo delikatne, one są raczej w budowie świata charakterystyczne, trafiają się w budowie świata, nie w fabule, ale jednak mimo to takie rzeczy są i warto na nie zwrócić uwagę. I tak oto będzie wyglądał teraz mój cykl o książkach. Przedstawię wam różne gry oraz różne książki, które mi się doskonale z tymi grami kojarzą. Jeżeli więc zatem skończyliście jakąś grę, albo nawet macie jakiś pomysł, że widzieliście jakąś grę, która bardzo wam się podobała i chcielibyście jeszcze raz poczuć tą fabułę, to podrzućcie mi tytuł. Być może ja czytałem książkę, która bardzo blisko pasuje do tej gry. I to by było na tyle. Komentujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak wam się to podoba. Trzymajcie się. Pa, pa!